Pojechałyśmy do Gangnam, trzecie lustro należy do Jenny. I tu są chyba dwa najfajniejsze fotospoty. Podeszłyśmy najbliżej jak się dało. Ta przestrzeń była tak średnio zorganizowana. Trochę mi to pokrzyżowało plany. Wygląda to iście surrealistycznie z tej strony. To jest to, czego nam potrzeba w tym momencie. Muszę się opanować. I udało nam się w końcu znaleźć lalkę ze Squid Game. I teraz się zastanawiamy, czy to jest dużo, czy mało. Witamy was w nowym vlogu i nie wiem, czy to widać, ale witamy się dzisiaj z wami spod pop-upu Blackpink. Ten pop-up w Seulu trwał 4 dni, dzisiaj jest ostatni, więc uznałyśmy, że zobaczymy, co tutaj się dzieje. Dzisiaj i wczoraj w ogóle był koncert Blackpink, na który nie poszłyśmy i nie miałyśmy biletów, więc zobaczymy sobie chociaż pop-up i przygotowałyśmy się na większe kolejki, ale nie ma tutaj absolutnie nikogo przez ten koncert i podejrzewam, że tak będzie, więc uznałyśmy, że pójdziemy właśnie w dzień koncertu, bo wszyscy fani Blackpink będą pod areną, a my sobie tutaj przyjdziemy i obejrzymy, co tutaj się dzieje, a jako, że mamy kanał K-popie, to uznałyśmy, że wam pokażemy ten pop-up, więc wchodzimy, dopóki nie okaże się, że nagrywanie naszego wstępu trwa tyle, że kolejka już za nami się ustawiła. Dostałyśmy bransoletki i ogólnie posiadacze tej karty mieli pierwszeństwo wstępu, gdyby była jakaś kolejka, ale my dzisiaj weszliśmy bez żadnej kolejki, tak jak mówiłam, więc pora odkryć pop-up Blackpink. Jest bardzo dużo fotospotów, jednym z nich jest taki duży miś. Drugim fotospotem jest taka karta, właśnie American Express. Tutaj jest taki motor, oczywiście czarno-różowy. I okazuje się, że można go kupić za 7 milionów wonów. Macie taki, tutaj jest napisane bike, czyli teoretycznie rower. Ale jako, że to jest pop-up, to oczywiście jest sklep. Większość z tych rzeczy jest wyprzedana, ale były takie koszulki, bluzy, przypinki, naklejki. To, co jest dostępne, to jest bandana, jest taka przypinka, jest czapka z logo, taka w stylu beanie, jest kilka bluz Born Pink, ale na szczęście jest wieszak, więc możemy sobie zobaczyć to, co nas ominęło. Były takie koszulki z tym misiem, z tą postacią Blackpink. Są koszulki oczywiście z napisem Born Pink. Taka koszulka Born Pink. Dzisiaj finał tej trasy odbywa się w Seulu. Mniej więcej w tym momencie, gdzieś dzisiaj, później. To jest ta bluza, która chyba została. Tak ona się prezentuje i została chyba jeszcze ta. Logo Blackpink po jednej stronie i napis Born Pink po drugiej. I tu są chyba dwa najfajniejsze fotospoty. Jednym z nich jest takie pluszowe serduszko z napisem Born Pink, a drugim jest taki neon. Wchodzimy jeszcze na drugie piętro, gdzie jest selfie mirror photobooth. I tutaj są takie lustra. Każde z tych luster ma napis z imieniem innej członkini i są autografy. Te lustra są oczywiście cztery i trudno trochę do nich podejść, bo są kolejki. Więc tak wygląda lustro Lisy. Autograf z bliska. Tutaj jest autograf Rozy. I tak wygląda jej lustro. Trzecie lustro należy do Jenny. I autograf prezentuje się tak. I ostatnie lustro, oczywiście Jisoo. Autograf, data. I ostatnim elementem są takie fotobudki, żeby zrobić zdjęcia typu 4Cut. I na tym ten pop-up się kończy. My już doskonale wiemy, że zawsze wśród was jest jakaś czujna osoba, która zauważy, że nie znajdujemy się tam, gdzie się znajdowałyśmy. Czyli pewnie ktoś z was teraz zauważył, że nie jesteśmy już w Hongdae, tylko w tym momencie jesteśmy w Gangnam, przetransportowałyśmy się tu. I ogólnie trochę czasu straciłyśmy, to trzeba przyznać, że jest dość późno. Ale plan był taki, że chciałyśmy iść na naszą ulubioną kawę, chciałyśmy sobie zamówić naszą ulubioną kawę, wafelka, gofra, ale niestety po pierwsze w żadnym punkcie z trzech pierwszych nie było miejsca, a ten ostatni, do którego doszłyśmy, z jakichś dziwnych powodów ma wyższe ceny niż te inne punkty, więc zrezygnowałyśmy. Pojechałyśmy do Gangnam, ponieważ i tak miałyśmy się tutaj znaleźć, bo chciałyśmy pójść do Kakao Friends, po którym właśnie stoimy, bo wyszła nowa kolekcja, którą zaraz wam pokażemy, z jedną z moich ulubionych bajek z dzieciństwa, ale zanim tam wejdziemy, zanim wam pokażemy, co my w ogóle zamierzamy kupić, jeżeli coś zamierzamy kupić, zobaczymy, czy cokolwiek zostało, ponieważ to jest nowa kolekcja, to parę słów na temat pop-upu Blackpink. Ogólnie mały był ten pop-up i dużo rzeczy było wyprzedanych, ale my tam byłyśmy ostatniego dnia, więc w sumie nic dziwnego. My się tego spodziewałyśmy, że wszystko będzie wyprzedane. Było dużo fotospotów i ja nawet nie chcę myśleć, co się działo z tymi fotospotami przez te pierwsze 3 dni, ponieważ teraz było z nami może jakieś 30 osób i tam już było trudno zrobić jakiekolwiek
jakiekolwiek zdjęcie, a co dopiero, jeżeli tam było 100 osób, tak, albo były kolejki. Naprawdę trudny był ten pop-up, żeby się w nim tak pobawić. Były oczywiście kasy z gadżetami, o to chodzi w pop-upach, ale właśnie, żeby skorzystać z tych atrakcji typu zdjęcia, no ta przestrzeń była tak średnio zorganizowana, bym powiedziała. Było tam dość mało miejsca, albo mogło być to troszeczkę lepiej oddzielone od siebie kasy, od tej przestrzeni, tak, do robienia zdjęć. Tyle mam do powiedzenia, ogólnie było bardzo ładne i te fotospoty też były bardzo fajne, zrobiłyśmy sobie kilka zdjęć. Nie mamy żadnych zakupów, ale nie, chciałyśmy wam pokazać ogólnie, jak to wyglądało. A teraz, tak jak powiedziała Karol, idziemy do Kakao i jak nam się uda coś nagrać, bo w sumie nie wiem, czy Kakao można nagrywać, to wam pokażemy. I uwaga, jedna z moich ulubionych bajek z dzieciństwa to Tom i Jerry i tutaj weszła nowa kolekcja w Kakao Friends i są tak świetne rzeczy. To jest poduszka i jak ja tylko ją zobaczyłam, to uznałam, że chcę ją mieć i chyba nadal chcę ją mieć. Ona jest przeogromna, ale wydaje mi się, że super będzie się na niej spało, bo ja lubię spać na wyższym, ale z tego, co tutaj jeszcze jest, to widzę, że są jakieś notesy, są jakieś tak zwane pouche, czyli takie woreczki. Tam są długopisy jeszcze. Na dole, z tego co widzę, są w ogóle maskotki. Czuńsik jest Jerrym i tutaj ma takiego małego Toma na łapce, a z kolei Ryan odwrotnie jest Tomem z małym Jerrym na łapce. Tutaj znowu są te woreczki. To jest... My to z Ann nazywamy kocobluzą. Dokładnie tak to wygląda. Pewnie pamiętacie z naszych poprzednich vlogów, o co chodzi. Miałyśmy takie w Polsce. I tutaj są jeszcze korki do wina. I po dłuższej chwili zastanowienia wychodzimy z tą poduszką. Jeszcze dostałyśmy gratis, który gdzieś tutaj jest, czyli takie naklejki. I my w naszej fazie naklejkowej jesteśmy, co mówię, się po prostu zachwycone. Może jesteśmy trochę zdesperowane, ale znalazłyśmy naszą ulubioną Compose Coffee w metrze w Gangnam. I jest w normalnych cenach, więc zamawiamy nasze ulubione jogurty. To jest to, czego nam potrzeba w tym momencie. I mamy nasze ulubione blueberry latte. To jest najlepsza rzecz w Compose Coffee. Jeżeli będziecie kiedyś w Korei, to koniecznie musicie spróbować. I innych smaków też. Ale to jest nasz faworyt i nasz dzień od razu stał się lepszy. Ja, Ann i Jerry dotarliśmy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej wycieczki. I to jest miejsce, na które chciałyśmy już pójść od samego początku, chyba tutaj, od kiedy tu jesteśmy. I nawet tutaj doszliśmy z Chrisem. Jest to Banpo Bridge, tylko że niestety wtedy jakimś cudem, nie wiem, do tej pory nie wiem dlaczego, cała, wiecie, ta kolorowa fontanna, gdzie K-pop leci w tle, nie została uruchomiona. Więc uznałyśmy, że pójdziemy tutaj jeszcze raz, a przy okazji tutaj się dzieje bardzo dużo rzeczy. I mówiąc bardzo dużo, mam na myśli naprawdę bardzo dużo, bo to co słyszycie teraz, to jest silent disco tam w tle, które wcale nie jest do końca takie silent. Znaczy muzyki faktycznie może nie słychać, wszyscy mają słuchawki, ale śpiewają. Przede mną, za mną, obok mnie w ogóle jest Night Market, który jest czynny drugi tydzień z rzędu i on jest czynny właśnie w weekendy. Dzisiaj jest niedziela, więc to jest idealny moment, żeby to zobaczyć. Będzie czynny jeszcze przez chyba miesiąc, ale wiecie, jak to bywa, czasem bywa tak, że coś planujecie, a to wam nie wychodzi. My o tym wiemy najlepiej, więc uznałyśmy, że pójdziemy tutaj dzisiaj, skoro już tu jesteśmy. Jesteśmy troszeczkę spóźnione, jak zawsze, ale w międzyczasie rozwiązujemy online polskie problemy, więc nie nudzimy się. A za mną jeszcze, tam dalej, jest Cebicom, czyli te trzy wyspy, które zwiedziłyśmy w 2019 roku, kiedy to Ann utopiła swoje okulary w rzece Han, polecam, tak chyba ten vlog się nazywa. Utopiłam okulary w rzece Han, coś takiego. I tam są trzy instalacje, które są podświetlane i chcemy je zobaczyć. Mam nadzieję, że jeszcze nie jest za późno, więc chyba najpierw pójdziemy tam. Później zobaczymy, co się dzieje na tym markecie, chociaż teoretycznie za 4 minuty ta fontanna powinna ruszyć, ale nie wiem, czy ruszy, bo dla mnie logiczne by było, gdyby ona się nie włączyła, bo na całym tym moście są poustawione stoiska z jedzeniem i sklepiki. Podobno są 54 sklepiki i 40 stoisk z jedzeniem, więc w momencie, kiedy ta fontanna ruszy, może się to ciekawie skończyć, więc nie wiem, zobaczymy za 4 minuty. Jeżeli nie ruszy, to po prostu idziemy najpierw na Cebicom, a później będziemy sprawdzać każde stoisko po kolei i wziąć udział w silent disco. I tak właśnie wygląda to silent disco. Tam jest kolejka, po te słuchawki można się ustawić, a tutaj jest grupa osób bawiących się i tam stoi DJ. Tam jest taki podest z DJ-em i uwaga, jednak fontanna się zapaliła, idziemy oglądać. Ogólnie to
leci muzyka, tak jak Karol mówiła. Czasem tutaj te fontanny robią choreografię do k-popowych zespołów, ale w tym momencie ta romantyczna muzyka, bo akurat taka piosenka leci, jest wymieszana z hej, hej, hej od tego Silent Disco, więc ogólnie ciekawe połączenie, ale ja bardzo chcę sprawdzić, jak ma się ta fontanna do tego, co się dzieje właśnie pod tym mostem, do tego marketu, także idziemy zobaczyć, jak się mają te stoiska. W ogóle to teraz stoimy i nie mamy gdzie usiąść, ponieważ tutaj jest odgrodzone wszystko taśmą, ponieważ woda, nie wiem, czy to widać, ale uwierzcie mi na słowo, że woda jest poziomu chodnika, czyli to, co widzicie, to nie powinien być brzeg, a ona prawie styka się z chodnikiem, także tutaj chyba wylało wczoraj przez kilka dni deszczu i tak to się prezentuje. Ogólnie bardzo Wam polecam, to jest dla mnie must have na liście. Jeżeli kiedykolwiek odwiedzacie Koreę, to jest naprawdę w top 10 rzeczy do zobaczenia, tak mi się wydaje, więc polecam. Banpo Bridge. Tak to wygląda od dołu, teraz leci piosenka Stacy. Fajnie w sumie się to prezentuje, jak tutaj leci ta woda. Wiatr jest chyba po naszej stronie dzisiaj, bo wieje zdecydowanie w tą drugą stronę, także nie czuć tej bryzy, ale tak jak widzicie, te stoiska są już w sumie pozamykane, a nie jesteśmy tutaj na samo zamknięcie, więc nie wiem, o co chodzi, to powinno być jeszcze czynne, a przynajmniej według internetu powinno być jeszcze czynne. Tam dalej coś widać, także idziemy w tamtą stronę, ale widok jest piękny. Wygląda to iście surrealistycznie z tej strony. Tak wygląda widok z drugiej strony, ponieważ jednak postanowiłyśmy zrobić to, co powiedziałyśmy wcześniej. Czyli najpierw idziemy zobaczyć te iluminacje, instalacje i po tej stronie jest właśnie Somsevit. I już stąd widzę jedną z nich. Tam jest wieloryb, idziemy podejść do niego bliżej. I nagle zauważyłyśmy, że w ten weekend odbywa się coś, co nazywa się Burger Music Live. I jest akurat dzisiaj i jest organizowane przez loterię, ale nie mamy pojęcia, co to jest. Także może wejdziemy do środka i się przekonamy. W sumie jesteśmy głodne, ale to brzmi, jakby miał być jakiś koncert. Tylko że tutaj w sumie nic nie wskazuje na to, żeby był jakiś koncert. Podeszłyśmy najbliżej, jak się dało, czyli my jesteśmy tutaj, a ten wieloryb jest między brzegiem a tą wyspą. Także tak on się prezentuje, zoomuję Wam. I ogólnie tutaj są trzy instalacje powiązane z koreańskimi dramami i ten wieloryb jest związany z dramą o niezwykłej prawniczce Woo. Pewnie ci, którzy oglądali, wiedzą, dlaczego to jest wieloryb. On właśnie wypluwa wodę, tryska wodą, teraz nie tryska, co kilka minut tak robi, bo jak byłyśmy dalej i szliśmy w tą stronę, to też tryskał wodą, także tak o, nawet krócej niż co kilka minut. On będzie tutaj kilka tygodni, co prawda, ale pokażemy Wam jeszcze go od boku i szukamy jeszcze dwóch pozostałych instalacji, szczególnie jednej, która nie wiem gdzie jest, ale bardzo, ale to bardzo chcę ją zobaczyć. Z tej strony ten wieloryb wygląda chyba trochę lepiej, na pewno lepiej, bardziej okazale. Także dajcie mi znać, czy oglądaliście tę dramę, czy polecacie innym i czy chcielibyście zrobić sobie jako na przykład fani tej dramy zdjęcie z takim wielorybem, bo widziałam szał wśród Koreańczyków na to miejsce. Także dajcie koniecznie znać. Tutaj jest kolejny balon, on jest powiązany z dramą Yumi Cells, ale przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, o czym jest ta drama, także dajcie mi znać w komentarzach, co przedstawia ten balon. Tutaj jest opis tej dramy i nas nawet widać, ale nadal nie wiem, co to przedstawia. Karol, z drugiej strony, mi się wydaje, nie oglądałyśmy tej dramy, pewnie Ani już to powiedziała, ale patrząc na to, co tutaj jest napisane, wydaje mi się, że to jest racjonalna komórka mózgowa Yumi. Już spanikowałyśmy, że znowu czegoś nie ma, ponieważ szukałyśmy najbardziej tej lalki. To jest lalka ze Squid Game, jak zapewne wszyscy wiecie, i nigdzie nie mogłyśmy jej znaleźć. Otworzyłyśmy sobie zdjęcie opublikowane w internecie. Znalazłyśmy ten budynek w tle, który ma taki napis X na sobie i on jest tam i udało nam się w końcu znaleźć lalkę ze Squid Game. Zaraz Wam pokażemy, jak ona jest duża, na przykładzie Karol. Karol 1,63 m. I lalka. Ta postać w ogóle nie jest związana tylko ze Squid Game. To jest osobna postać, która pojawia się w wielu koreańskich bajkach i w ogóle mnóstwo dzieci właśnie zrobiło sobie z nią zdjęcie. I też zabawną sytuacją było, jak przyszedł tata z dzieckiem na rękach i zaczął śpiewać mu terymowankę Red Light, Green Light, czerwone światło, zielone światło, która właśnie była w Squid Game. Także dzieci chyba dobrze znają tę grę. Mam nadzieję, że niekoniecznie dobrze znają Squid Game. Ja wiem, że trochę nam zeszło na szukaniu tej lalki, zrobiliśmy sobie kilka zdjęć pod nią. I wiem też, że Korea to jest kraj, w którym bardzo szybko wszystko znika i bardzo wszystko szybko zostaje sprzątnięte. I to jest ten moment, ponieważ odwróciłyśmy się, chciałyśmy zobaczyć resztę tego marketu, ale ten most
jest już całkowicie pusty. Chwilę. Nie ma też chyba tego Burger Festiwalu, bo z tego co widzę, tam już wszyscy stamtąd wyszli. Silent Disco też się skończyło. DJ właśnie za Ann, która trzyma kamerę, sprząta swoją DJ-kę. Więc wszystko jakby tak, wiecie, od pstryknięcia palcem zniknęło. Trochę mi to pokrzyżowało plany, ale przynajmniej zobaczyliśmy te trzy rzeczy, o które bałam się najbardziej, że znikną, czyli tę lalkę i te dwie pozostałe instalacje, bo w internecie było napisane, że one są podświetlone tylko do konkretnej godziny, a to nieprawda, jak się okazuje. I Night Market, który w założeniu powinien być marketem nocnym, wcale nie jest night, ponieważ zanim się night zacznie, to już go nie ma. Ann przed chwilą do mnie powiedziała coś takiego, że to jest niemożliwe, żeby to już nic tutaj nie było, nie? I most dosłownie sprzątnęli w 5 minut. Ja rozumiem, jutro poniedziałek, trzeba z tego mostu korzystać, okej? Okay? To jest tylko w weekendy, dobra. Ale postanowiłeś podejść jeszcze raz na Sebit Som. Som Sebit, jak wodnicie. I nagle nie ma też tych flag, które tutaj były, które Ann wam pokazywała, na których było napisane Burger Music Live. I mi się wydaje, że jak tak poczekamy jeszcze z 5 minut, tak obstawiam 5 minut, to ten wielki, gigantyczny plakat, szyld z tym Burger Music Live, który zajmuje dosłownie cały ten budynek, też zniknie w sekundę. Tak mi się wydaje. Widzę pana z drabiną. I nawet się nie pomyliłam, bo dosłownie przeszłyśmy kilka kroków i tutaj pan na drabinie zaczyna zdejmować ten wielki baner. Nadal obstawiam 5 minut. Skoro wszystkie nocne markety zostały zamknięte brutalnie, to uznałyśmy, że pójdziemy do Home Plusa, czyli takiego wielkiego supermarketu i sobie kupimy własne jedzenie. A do Home Plusa już się zbieramy dość długo, bo mamy kilka rzeczy do kupienia. Tu jest najtaniej i różnica między cenami w Home Plusie, a cenami w takim na przykład GS-ie, czy gdziekolwiek innym jakimś takim convenience store pod domem jest ogromna. Dzisiaj na przykład chciałyśmy kupić pieprz, ja wiem, że to jest dziwne, ale chciałyśmy dzisiaj kupić pieprz i takie małe pudełeczko pieprzu kosztowało 4800. I uznałyśmy, że po prostu poczekamy sobie z tym pieprzem i kupimy go w Home Plusie. Co prawda nie planowałyśmy tego Home Plusa na dziś, ale tak jak powiedziałam, zamknęli nam wszystkie night markety. Nigdzie się nie dało już dojechać, więc uznałyśmy, że zrobimy małe zakupy i kolację po prostu przyrządzimy sobie w domu. Nie wiem jeszcze, czy to weźmiemy, ale znalazłyśmy hot dogi takie zamrożone w lodówce z Pikachu. I do tych hot dogów są jakieś karty z Pokemonami. I w ogóle nie wiem, czy to widać, ale one mają podobno jakieś gwiazdki. W lodówce po drugiej stronie znalazłyśmy jeszcze coś innego. I to jest, nawet nie wiem, jak to nazwać, takie ziemniaczki. Frytki po prostu w kształcie Pikachu. One są w kształcie Pikachu i one chyba mają jakiś ser w środku. Tak jakby to były frytki z serem w środku i też do tego są karty z Pokemonami. Muszę się opanować. Gdybym ja teraz miała jakieś 5 lat, to bym była najszczęśliwsza na świecie móc narysować policzki Pikachu ketchupem. Mówię wam, byłabym po prostu przeszczęśliwa. Mi się wydaje, że nawet jakbyśmy teraz to kupiły, to byśmy były przeszczęśliwe. Mamy to, po co przyszłyśmy, czyli pieprz. To jest najtańszy, jaki był, więc wzięłyśmy. On kosztował jakieś 3000 z kawałkiem, więc 10 zł za takie opakowanie. Wyszłyśmy już ze sklepu, bo zamykają za 20 minut i tak się prezentują nasze zakupy. Czyli kupiłyśmy dwie duże paczki płatków śniadaniowych. Tam są na dole dwie dwulitrowe chyba butelki wody. Jest ulubiona lemoniada Ann. Moje ulubione picie kokosowe. Kupiłyśmy taki napój winogronowy na spróbowanie. Oczywiście pieprz, musztarda i te hot dogi z Pikachu. I za taką paczkę zakupów zapłaciłyśmy 100 zł. I teraz się zastanawiamy, czy to jest dużo, czy mało. Na pewno jest to dużo mniej, niż byśmy zapłaciły za to wszystko, a nawet za mniejsze wersje tego wszystkiego w takich osiedlowych sklepach. Więc Karol robi teraz w waszej kuchni swoje popisowe kanapki. Chyba pokazywałyśmy już kiedyś we vlogu. I ogólnie to są kanapki, w które nikt nie wierzy, jak to może dobrze smakować, ale gdy już ktoś spróbuje, to zawsze prosi o te kanapki i ja jestem tą osobą. Proszę Karol o te kanapki mniej więcej od 7, 8, 9 lat. Także jedyny składnik, którego nam brakowało w domu, to był pieprz. Jak widzicie, kupiłyśmy trochę więcej niż pieprz. Ale kanapki się tworzą. Nie wiem tylko, czy to jeszcze kolacja, czy już śniadanie. I do jedzenia włączyłyśmy sobie odcinek Top Model. Także tym akcentem się żegnamy. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!